czyli wymiana trzech sztuk w Toyocie i po 15 latach eksploatacji takiego samochodu będzie nas kosztowała 150 tysięcy złotych. Ale to syf! Cześć ludzie i ludziska, dzisiaj mam dla Was odcinek tematyczny dotyczący samochodów wodorowych. Jak to z nimi będzie, czy rzeczywiście zastąpią zwykłe paliwo, czy będą takim dieslem, przyszłości oczywiście dziękuję Wam za subskrypcję. Minęliśmy 100 tysięcy subów. Dziękuję firmie Prodictech, polskiemu producentowi mierników grubości lakieru. Link oczywiście na dole i jedziemy z tematem. Słuchajcie, ostatnio miałem okazję przejechać się Toyotą Mira i wodorową i. Taką okazję zmarnowałem, bo byłem chory. Ale i tak postanowiłem, że nagram taki odcinek dotyczący właśnie samochodów wodorowych, bo przyznam się nieskromnie, Mirai jeździłem już ze dwa albo trzy razy wcześniej. Jeździłem też innymi samochodami, głównie eksperymentalnymi, czy też prototypami zasilanymi wodorem. Mówię o tym teraz z tej prostej przyczyny, że w ostatnich kilku tygodniach w Polsce uruchomiono aż dwie stacje tankowania wodoru. Pierwsza pojawiła się na ulicy Tango 4 w Warszawie, druga w Rybniku, adresu nie pamiętam, ale mniejsza o to. No i myślę, że to jest taki właśnie dobry moment, żeby pogadać sobie, jak to tak naprawdę jest z tymi samochodami wodorowymi i dlaczego one nie mogą się w tej chwili przebić ponad te Bewy, czyli samochody elektryczne ładowane z gniazdka. W tej chwili mamy dwie stacje tankowania wodoru na cały kraj. To jest słabo, ma ich być przynajmniej pięć w najbliższym czasie, ale z drugiej strony, na przykład w Niemczech, bo pierwszy raz z tego co pamiętam, to Mirai jeździłem w Berlinie ładnych parę lat temu. Aktualnie działa około setki takich stacji, co zapewnia już całkiem niezłe. Pokrycie, jeżeli wziąć pod uwagę, że realny zasięg takiego samochodu to jest między 500 a 600 km, w zależności od tego, jaką macie nogę. I tak przyznaję, potwierdzam zdecydowanie, eksploatacja takiego auta w zasadzie nie różni się od tego, co znamy dzisiaj. Można śmiało powiedzieć, że to jest taki. Powiedzmy, że właśnie diesel przyszłości podkreślam to słowo. No bo jedziemy sobie na stację, tankujemy, zatankowanie kilograma wodoru trwa około minuty, więc do Mirai wchodzi tam około 5 kg, czyli 5 minut tankowanie i jedziemy dalej. I to jest oczywiście wspaniały plus tej technologii, że cóż, nie musimy posiadać własnej stacji. Tankowania, bo na przykład Volkswagen ostatnio chwalił się, że z ankiety przeprowadzonej wśród polskich użytkowników samochodów elektrycznych wyszło im, że aż 83% ludzi, którzy posiadają dzisiaj elektryki w Polsce, ładuje je w domu. No i jak dla mnie to jest takie jednak troszeczkę chyba samozaoranie, no bo oznacza to, że przynajmniej 83% z tych użytkowników ma a własny dom, B własny garaż, C własną instalację fotowoltaiczną, D własną ładowarkę ścienną, więc wystarczy mieć, jak powiedziałem, dom, garaż, fotowoltaikę i ładowarkę ścienną, i już wtedy eksploatacja samochodu elektrycznego jest bardzo taniutka. No ale nie wiem, czy jeżeli 50 lat temu Volkswagen chciałby sprzedawać garbusa tylko tym osobom, które mają własne nieruchomości. Jednorodzinne, to czy dzisiaj byłby taką potęgą, jaką jest? Aktualnie kilogram wodoru w Polsce, mówię o zielonym wodorze, czyli tym z hydrolizy, czyli tym odnawialnym, kosztuje około 70 zł, a realne zużycie paliwa takiej Mirai to jest między 0,7 a 0,9 kg na 100 km, w zależności od tego, jak ciężką macie nóżkę i. Prawdziwe koszty to jest tak 55 do 65 zł za kilometr. Rzeczywiście, w porównaniu z ładowaniem elektryka w domu, to to jest kosmos to jest przynajmniej 3 razy więcej. Natomiast, jak już sobie zaczniecie liczyć ładowanie elektryka w trasie na jakichś greenwayach i tego typu przy drożnych ładowarkach to wcale nie wychodzi to jakoś kosmicznie drogo, a też bierzmy poprawkę na to, że tego wodoru jest po prostu mało. Więc pod tym kątem, jako tako ta technologia się broni, w ogóle możecie odnieść wrażenie, że cały ten odcinek to jest takie trochę felatio dla Toyoty, gardło zresztą mnie boli słychać, ale ono się Toyocie po prostu należy. Zauważcie, była Honda Clarity, były jakieś samochody eksperymentalne, ale tak naprawdę nie ma auta wodorowego, czyli z ogniwami paliwowymi, które się da kupić. Poza Mirai, a przypominam, że to już jest druga generacja tego samochodu, a pierwszej zrobili ponad 10 tysięcy egzemplarzy, więc to już nie jest samochód eksperymentalny, to jest normalne auto, po które możecie sobie pójść do salonu i po prostu je zamówić. I to świadczy naprawdę o potędze Toyoty, bo w przypadku innych koncernów po prostu nie można sobie pozwolić na taką rozrzutność, żeby równocześnie rozwijać kilka konkurencyjnych wobec siebie technologii, no innych na to w tej chwili nie stać, a Toyota może sobie na taką rozrzutność pozwolić, w ogóle 80% części użytych do zbudowania Mirai to są części spółki z innych modeli koncernowych, płyta jest z, z ls na przykład i tak dalej, i tak dalej, więc tak, uważam, że Trzeba się pochylić nisko przed Toyotą i pogratulować, mimo że to nie jest żaden pin mój w stosunku do Toyoty. Nigdy nie miałem prywatnie żadnej Toyoty. Raz miałem Lexusa GS-a, w końcu na wsi mieszkam, tego w wersji Lanos, ale nie robił mi jakoś wybitnie, po prostu nie leżą mi te samochody. Ale tak, patrząc z boku i obiektywnie, Toyota wykonała niesamowitą pracę tworząc Samochód, który da się kupić, który nazywa się Toyota Mirai i jeździ na wodór. Jeżeli ktoś w ogóle nie wie o co chodzi z tym wodorem, pokrótce mamy na pokładzie własną elektrownię. To jest technologia, która wywodzi się z okrętów podwodnych, w której swoją drogą przodowali przez długi czas Niemcy, bo. Chodziło o to, żeby stworzyć napęd niezależny od powietrza. Samo ogniwo działa w ten sposób, że na zimno, mówię to w cudzysłowiu, bo to zimno to oznacza nawet 80 stopni Celsjusza. W takim ogniwie zachodzi proces łączenia wodoru z tlenem, czyli generalnie powstaje woda, i to są jedyne spaliny z takiego ogniwa, no a dostarczając tlen i czysty wodór, tworzy się elektrony powstaje prąd elektryczny. Oczywiście w okrętach podwodnych, żeby stworzyć napęd niezależny od powietrza. Broni się to słabo, bo trzeba mieć tlen, ale tlen możemy Przecież zmagazynować w butlach, tak? Tak samo jak tlen, który jest magazynowany chociażby do tego, żeby się wynurzyć, żeby przedmuchać, szasować balasty. No i tak to działało właśnie pod wodą, a w samochodzie takiego problemu nie ma, bo tlen można wziąć z atmosfery. Oczywiście trzeba go oczyścić. Tutaj też Szapo dla Toyoty, która stworzyła specjalny filtr, który jest niewymienny i ma przetrwać całe życie samochodu, który oczyszcza to powietrze, żeby mieć jak najczystszy tlen pozbawiony cząstek stałych, jakichś tam tlenków, azotów innych zanieczyszczeń, żeby dostarczyć go właśnie ogniwom paliwowym i takie filtry są zamontowane w nowej Mirai i one działają, nie wymagają wymiany przez cały lifetime tego pojazdu. Przyznam, że ja z wielką nadzieją patrzę na tą gałąź motoryzacji, bo ja się wychowywałem na samochodach mechanicznych i elektryki po prostu mi nie robią, no, bo nie oszukujmy się, wszystko sprowadza się do pojemności baterii, no i do kilometrów kodów w układzie zarządzania energią, tak? W systemie zarządzania energią, falowniki i tak dalej. Natomiast w samochodach z ogniwami paliwowymi wszystko jest bardziej takie mechaniczne, fizyczne, motoryzacyjne. Po prostu jazda i użytkowanie samochodu z ogniwem paliwowym jest taka bardziej naturalna dla. Człowieka, który jest przyzwyczajony do tego, że ma jakiś silnik, że ten silnik zasysa powietrze, emituje spaliny. Tu jest bardzo podobnie. Toyota też zasysa powietrze, też emituje spaliny, czyli parę wodną. No i po prostu tak to działa. W ogóle Toyota ciekawostka chwali się, że 10 tysięcy kilometrów przejechane Mirai powoduje oczyszczenie powietrza przez ten wbudowany filtr, którym może oddychać człowiek jeden przez rok. Ogniwo pracując, wydaje dźwięk. Jak dajemy więcej gazu, to słyszymy, jak ono tam czerpie to powietrze, jak tam sobie gwizda, i te elektrony sobie z niego płyną. To jest raz, dwa. Oczywiście samotankowanie. Ono naprawdę nie różni się jakoś wybitnie od tego, co znamy. Oczywiście płacimy aktualnie z góry, bardziej przypomina to tankowanie gazu, no bo mamy ten taki. Duży pistolet, który trzeba tam zapiąć, ale w dalszym ciągu to jest normalne tankowanie. Nie potrzebujemy mieć żadnych swoich ładowarek, nie potrzebujemy tworzyć takiej stacji w domu, po prostu tak jak do tej pory możemy sobie do kogoś pojechać i zapłacić mu w paliwie za to, że taką stację zbudował. Z ciekawostek, cała bateria trakcyjna ma pojemność, uwaga, 4 amperogodzin i mieści się za oparciem. Tylnej kanapy w takiej torocie Mirai, no bo nie ma potrzeby magazynowania tej energii. Jest rozruch ogniwa, i potem ten prąd sobie przez tą baterię płynie do silnika. Silnik ma jakieś 300 Nm, 180, chyba dwa konie mechaniczne. Jeździ się tym normalnie, tak jak elektrykiem. 9 do setki, 170 km prędkości mniej więcej maksymalnej. To zupełnie wystarcza, chociaż rzeczywiście jest to dużo. Gorszy wynik niż większości elektryków, które mają sprint do setki w granicach 6 czy 7 sekund. Ale dlaczego ten wodór nie może się przebić i dlaczego dzisiaj tych samochodów wodorowych jest tak mało? Oczywiście wszystko rozbija się o to, czy rzeczywiście mamy do czynienia z ekologią, czy też nie bardzo. To, co teraz mówię, to jest wiedza ogólnie dostępna, ale ona ma to do siebie, że jest aktualna dzisiaj, a dzisiaj ma to do siebie, że jutro jest już inne dzisiaj, bo technologia cały czas ewoluuje. Więc dzisiaj samochody wodorowe nie mogą się przebić, bo mają bardzo słaby współczynnik efektywności. Tak to nazwijmy. Na przykład Niemcy wyliczyli sobie w 2019 roku, że w przypadku samochodów elektrycznych ładowanych z gniazdka około 70% energii rzeczywiście zużywanych jest na napędzanie tego samochodu. Mówię o całym cyklu od momentu wyprodukowania tej energii, przesył i koła. Oczywiście mówimy tutaj w założeniach o energii zielonej, czyli tej z OZE. W przypadku samochodów wodorowych jest to maksymalnie dzisiaj około 30%, bo trzeba wyprodukować tą energię, wiadomo, ale potem trzeba jeszcze wyprodukować ten zielony wodór. Przeważnie hydrolizą to są bardzo duże nakłady energetyczne. Potem trzeba ten wodór jeszcze sprężyć i zrobić go w formie ciekłej. Potem trzeba go przetransportować, a potem trzeba jeszcze magazynować wodór w specjalnych zbiornikach. No i właśnie na końcu dopiero zatankować. Więc w każdym z tych etapów tracimy dużą część energii, i ostatecznie na koła tak naprawdę trafia 30%, i to jest jak najbardziej prawda. Na dzisiaj. Z drugiej strony, już dzisiaj przy aktualnym miksie energetycznym, mamy takie sytuacje. W Polsce ona się zdarzyła chyba raz do tej pory, no ale już mamy precedens, gdy w szczycie produkcji OZE, czyli wiatraków i fotowoltaiki, mieliśmy do czynienia z ujemną ceną energii elektrycznej po prostu było jej za dużo w sieci. Więc ktoś, kto sobie na przykład ładował samochód w tym czasie, zrobił to za darmo. Ale im więcej OZE w miksie energetycznym, tym częściej będziemy mieli do czynienia z takimi właśnie sytuacjami. A magazynowanie energii elektrycznej, nie oszukujmy się, do dzisiaj sprawia nam potężne problemy, stąd na przykład aktualnie. Buduje się elektrownie szczytowo-pompowe, albo inwestuje w magazyny ciepła, jakieś ceramiczne, gdzie można je nagrzać prądem, a potem odbierać to ciepło i na przykład później w formie energii, chociażby elektrycznej, na trochę takiej samej zasadzie, jak działa to w chociażby elektrowni atomowej, czyli po prostu sprężona para, turbiny i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj samochody. Wodorowe zupełnie się nie bronią, całkiem prawdopodobne, a przynajmniej nie można wykluczyć czegoś takiego, że w perspektywie 10 czy 15 lat rzeczywiście wodór stanie się dosyć ciekawą alternatywą dla magazynowania energii, która i tak poszłaby. Za przeproszeniem w komin, bo nie mielibyśmy co z nią zrobić w momencie tych pików, tych szczytów, gdy fotowoltaika i wiatraki produkują tej energii za dużo. Więc ostatecznie rzeczywiście może się okazać tak, że w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu niestety lat, wodór rzeczywiście będzie tym paliwem, które zacznie. Przebijać się do powszechnej wiadomości, ale na ten moment nie jest to jeszcze jego czas, niestety. W ogóle muszę Was też niestety zmartwić, bo wielu ma taką nadzieję, że skoro dzisiaj już te samochody wodorowe przebijają się gdzieś tam powoli, to za te właśnie 15 czy 20 lat kupimy sobie po prostu używaną Toyotę Mirai i będzie spoko. Otóż niestety nie. Największym majstersztykiem Toyoty w przypadku Mirai było wcale nie ogniwo paliwowe, które waży swoją drogą około 50 kg i ma świetną wydajność. W ogóle ciekawostka, w Toyocie Mirai nie ma na przykład y, nagrzewnicy, bo nie ma takiej potrzeby. Ogniwo się nagrzewa w czasie pracy, więc jest tylko elektryczny dogrzewacz, który dogrzeje Wam kabinę jak... Y, będzie minus 20 i chcielibyście się szybko ogrzać, a tak naprawdę mamy ciepło wykorzystywane właśnie z tych ogniw. Natomiast, jak powiedziałem, nie Ogniwo paliwowe było tutaj największym wyczynem, ale właśnie zmagazynowanie wodoru. I tutaj jest problem, bo doskonale wiadomo, że wodór jest najmniejszą cząsteczką, czyli przenika przez wszystko inne. Więc problem jest taki, że jak go sobie gdzieś tam upchamy, to za trzy miesiące w tym zbiorniku nic nie będzie. I Japończycy sobie z tym poradzili. Stworzyli nowy rodzaj polimeru, który w połączeniu z włóknem węglowym i włóknem szklanym. Pozwolił stworzyć niesamowicie mocne zbiorniki. W Toyocie Mirai mamy trzy takie zbiorniki. One ważą między 20 a 55 kg, no bo są różnej wielkości. I zmagazynowany w nich wodór jest zamknięty pod ciśnieniem uwaga 700 barów. Dla porównania w oponie samochodowej mamy jakieś 2,5, więc to jest niesamowita energia i niesamowite ciśnienie. A Majstersztyk polega na tym, że taki zbiornik musi być oczywiście bezpieczny i wytrzymuje na przykład ostrzał z broni ręcznej kalibru. Uwaga, pół cala! Więc jak weźmiecie sobie czarnoprochowca. Kaliber 44, i strzelicie w taki zbiornik, to nic się nie stanie. To jest dla mnie niesamowite osiągnięcie technologiczne, ale no właśnie, jak tankujecie Toyota Mirai, to tam na klapce, a ściślej też na każdym z takich zbiorników, jest data ważności. I data ważności takiego zbiornika, czyli termin przez jaki Toyota daje gwarancję na to, że on będzie szczelny i bezpieczny, wynosi w tej chwili 15 lat. I jeżeli chcielibyście sobie po 15 latach wymienić taki zbiornik na nowy, to oczywiście zapytałem Toyoty, ile by to kosztowało. No i wygląda to średnio zachęcająco, bo mm, tak, o ile butlę gazową w aucie wymienicie sobie za tałzeną i inwestujecie tysiaka i dalej jeździcie benzynówką na gazie, to w przypadku butli czy zbiornika na wodór, wymiana jednej sztuki to jest koszt mniej więcej 50 tysięcy złotych. Czyli wymiana trzech sztuk w Toyocie Mirai po 15 latach eksploatacji takiego samochodu będzie nas kosztowała 150 tysięcy złotych. No i kolejny raz dochodzimy do tego, że Współczesne samochody będziemy raczej wynajmować lub leasingować, a nie kupować na własność. Inny problem dotyczy też magazynowania czy samego tankowania tego wodoru, bo oczywiście są na przykład mobilne stacje, gdzie można sobie zamówić taką ciężarówkę z wodorem, jeżeli tam nie ma fizycznej stacji, gdzie można zatankować auto, no ale to nie jest tak, jak w przypadku chociażby benzyny czy oleju napędowego, że z takiej cysterny zatankuje sobie 300 czy 400 samochodów, bo tankowanie wodoru pod takim ciśnieniem wymaga na przykład instalacji chłodzenia, więc oczywiście można sobie przepompować ten wodór z takiej mobilnej cysterny, ale po dwóch czy trzech tankowaniach trzeba będzie to wszystko schłodzić, więc wydajność jest bardzo mała. Dlatego, oczywiście, stacje tak jak najbardziej, ale tak samo jak dzieje się to dzisiaj, gdzie ta stacja ma wbudowane w ziemię wielkie zbiorniki i całą infrastrukturę potrzebną do chłodzenia tego wodoru, do tego, żeby Jeden za drugim mogły takie samochody podjeżdżać, tak jak dzisiaj dzieje się to na normalnej stacji benzynowej, więc tutaj też są bardzo wysokie koszty. Czyli ten próg, ta poprzeczka wejścia do tego biznesu jest zawieszona bardzo wysoko. Trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby taką stację wybudować. No a. W tej chwili opłacalność takiego biznesu jest oczywiście minimalna, bo tych samochodów jest po prostu mało. Jeżeli kogoś interesuje, ile kosztuje w ogóle taka Toyota Mirai, to realnie trzeba liczyć na taki samochód mniej więcej 350 tysięcy złotych. Podstawa kosztuje około 330 tysięcy złotych. Podsumowując, z wielkim optymizmem i wielką nadzieją przyglądam się cały czas tej technologii bo uważam, że ona jest po prostu najwygodniejsza z punktu widzenia egoistycznego, czyli mojego, czyli kierowcy. Natomiast rzeczywiście na dzisiaj broni się troszeczkę słabo, przy czym chcę też, żebyście wiedzieli, że samo słowo Mirai oznacza przyszłość, czyli Toyota Mirai to jest Toyota przyszłość i mam nadzieję, że rzeczywiście kiedyś taka przyszłość motoryzacji będzie. I na końcu taki optymistyczny akcent, bo dzisiaj rzeczywiście właściciele samochodów elektrycznych się podśmiewają z tego wodoru, że to jest utopia. Bo faktycznie na ten moment, na dziś, na dzisiejszy stan wiedzy tak się może wydawać. Natomiast przypominam, że dziś ewoluuje. Przypomnijcie sobie, co się działo w momencie debiutu drugiej generacji Priusa. Mówię o drugiej, bo to była ta pierwsza. Szeroko dostępna globalnie, jak wszyscy się śmiali z hybryd, no bo przecież po co komu hybryda, która zużywa 5 czy 4,5 litra, skoro zwykły Diesel 1,9 TDI też zużywa 5 litrów, i no właśnie, ale minęło 20 lat, mieliśmy po drodze rok 2015, ktoś złapał Volkswagena na tym, że robi w ciula rządy. No, i jak to wygląda dzisiaj? 17 milionów sprzedanych hybryd, a diesel dobiegł do ściany. W zasadzie nie da się dzisiaj kupić samochodu osobowego z silnikiem diesla, albo jest to już wybitnie nieopłacalne, więc nie twierdzę, że wodór jest paliwem przyszłości, ale biorąc pod uwagę to, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, biorąc pod uwagę to, że technologia rozwija się Szybko. I biorąc pod uwagę to, że chociażby za 10 lat może się wydarzyć podobny fikołek jak Dieselgate, tyle że będzie on dotyczył na przykład zużycia litu albo tego, jak on wpływa na te dzieci, które go w Afryce wykopują, może się okazać, że faktycznie wodór będzie paliwem przyszłości. Przy czym dzisiaj póki co wydaje się to jeszcze. Mało prawdopodobne, czytaj nieopłacalne finansowo. Mam nadzieję, że rzuciłem Wam troszeczkę nowego światła i spojrzenia na temat samochodów wodorowych i ogniw paliwowych. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.